Niektórzy mówią mi, że marnuję swój potencjał, nie wykorzystuję go w pełni. Inni zastanawiają się, dlaczego nie jestem dziennikarzem, bo zadaję tak wiele ciekawych pytań. A jeszcze inni doradzają mi pracę twórczą. Cześć, ja jestem Kudłaty, a oto mój podcast Kudłate Myśli. Podcast, który tworzony jest spontanicznie, bez scenariusza, bez profesjonalnego studia, tylko mikrofon. I ja. Chcesz poznać Kudłate Myśli? W dzisiejszym odcinku... Zajmiemy się świętem, które występuje na początku roku. I nie, nie chodzi o Nowy Rok ani o Walentynki. Jeżeli jesteś ciekaw, co mam na myśli, zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego epizodu. Zaczynamy. Na samym początku chciałem zapytać, jak tam Wasze postanowienia noworoczne? Nadal się ich trzymacie, czy już trochę sobie odpuściliście? Ciekaw jestem, jak Wam się układa praca nad samym sobą w nowym roku. Dajcie znać w komentarzu, albo napiszcie w wiadomości, co, jak Wam idzie, co postanowiliście, jakie są Wasze postanowienia i jak Wam idzie. Dobrze, czy może trochę gorzej? Czekam na Wasze wiadomości, na Wasze komentarze. Jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj będzie mowa na temat ŚWIĘTA. Jest to święto, które obchodzimy na początku roku. Nowy rok już za nami, a o tym już mówiłem. Walentynki jeszcze przed nami, no więc jeszcze mamy trochę czasu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Dniu Babci i Dziadka. Ale sobie wymyśliłem temat, co? No cóż, taki temat mi przyszedł do głowy. A że nagrywam odcinek jeden po drugim, no to. Dlaczego miałbym o tym nie opowiedzieć? Tak, podczas nagrywania poprzedniego odcinka wpadł mi do głowy właśnie pomysł na ten dzisiejszy temat. No dobrze. Dzień babci i dziadka. Dwa święta, które występują w styczniu, dzień po dniu. Są to święta, które obchodzimy w Polsce? Dosyć mm, szczególnie. A dlaczego szczególnie? Bo obchodzimy to święto w sposób przepełniony hipokryzją. Mm, mocne słowa jak na anonimowego otwórce. Dlaczego hipokryzja? Skąd w ogóle takie pojęcie dzisiaj się pojawiło? A zacznijmy od tego, że święto babci i dziadka jest na początku roku, w zimę i jest one obchodzone przez cały kraj w zasadzie tylko raz. No dobra, no takie są święta, no w kalendarzu wypada, że jest święto babci i dziadka, no to się świętuje raz, no o co Ci chodzi? No właśnie o to mi chodzi, że to święto świętujemy raz. Tak samo jak mówimy, że kobiety powinny mieć swoje święto codziennie, a nie tylko 8 marca, kiedy jest dzień kobiet. Że matki ojcowie powinni mieć swoje święto codziennie, a nie tylko 26 i 20 maja i 23 czerwca. To dlaczego w tym, tym klucznie pomową myślimy sobie o święcie babci i dziadka. Nie wiem jak u was, nie wiem jak w waszym życiu. U mnie akurat dziadkowie odegrali ważną rolę w wychowaniu. Akurat nie, nie wgłębiając się w szczegóły, no ale. Wienni babcia z dziadkiem byli dla mnie bardzo, bardzo otwarci, bardzo serdeczni, troszczyli się o mnie. Można powiedzieć, że zawsze mówili o mnie w superlatywach, chociaż tych superlatyw tak dużo nie miałem. Natomiast jeżeli chodzi o drugą parę babcie i dziadka, no to tutaj troszeczkę, troszeczkę mniej tego było. Delikatnie mówiąc, i nie odczułem z dziadkami takiej relacji. I też może powiedzieć, że święto obchodziłem codziennie, nie, tylko raz w roku. Przynajmniej wobec tych dziadków, a wobec tej pierwszej pary, można powiedzieć, że częściej. Dobra, ale o co mi chodzi z tym, tym świętem, obchodzeniem i. Co ja w ogóle mam na myśli? Zacznijmy argumentację. Dlaczego tak twierdzę? Obchodzenie raz, a nie obchodzenie tego codziennie. No tu ktoś stwierdzi, że to głupi przykład. No tak, tylko że, jak to jest w tym naszym świecie, w tym naszym konsumpcjonizmie, gdzie latamy za tym, co jest ulosne. Biegamy za tym, co jest dla nas w cudzysłowie ważne, a tak naprawdę ważne nie jest, ale jest tylko przez chwilę. Latamy, biegamy, szukamy i nie znajdujemy. Tak jak szanujemy naszych rodziców, zajmujemy się nimi, jak na przykład są chorzy, coś trzeba im pomóc. No nie wiem, no chociażby rolnicy. Które mają swoje dzieci w gospodarstwie, no to dzieci pomagają swoim rodzicom od małego, od wczesnego wieku. Się kręcą z rodzicami w gospodarstwie i na pole, wychodzą również i jakoś tam wspólnie spędzają czas. Później rodzice są coraz starsi, dzieci rosną, rodzice są już coraz bardziej niedołężni, coraz więcej trzeba im pomagać. Z niektórymi sprawami, i my, akurat jako dzieci potrafimy naszym naszym rodzicom pomóc. Wiemy, co dla nas zrobili, jak się dla nas poświęcili, ile serca włożyli w to, żeby nas dobrze wychować i nas wyprowadzić na ludzi można powiedzieć. Żebyśmy nie byli nieobyci ze światem, tylko żebyśmy wiedzieli, umieli jak najwięcej. I tutaj jest ten myk, który pojawia się, kiedy się pojawiają wnuki, bo wnuki znają naszych rodziców w momencie, kiedy już są starsi, już nie są tacy energiczni, yy, tacy żywiołowi, I wielu rzeczy nie mogą zrobić z racji na wiek, stan zdrowia yy, i trudności np. z poruszaniem się. No i właśnie yy, dzieci, Swoich rodziców traktują inaczej, wnuki często traktują swoich yy, dziadków inaczej. Chodzi o to, że w dzień babci i dziadka wszyscy tłumnie biegniemy do swoich babci i dziadków, składając im najlepsze życzenia, tutaj zdrowia, szczęścia i wyższej emerytury, renty i tak dalej. A przez cały rok nie interesujemy się nimi wcale. Tak, ja wiem. Ja wiem, że są wyjątki. Są osoby, które swoimi dziadkami zajmują się częściej, odwiedzają ich częściej, pomagają. Niektórzy są mniej lub bardziej sprawni, dziadkowie i babcie, ale no, śmiem wątpić, żeby znaczna większość ludzi swoich dziadków odwiedzała częściej niż Raz w tygodniu. No, jest to niemożliwe według mnie. Tak jak mówiłem w odcinku przed świętami, zdarzyły się takie sytuacje, o których czytałem w internecie w artykułach, że wypowiadał się ratownik medyczny albo pracownik szpitala. No, nie pamiętam teraz jaką pełnił rolę, że przed świętami jest o wiele więcej zgłoszeń, że starsze osoby źle się czują, i że są od, m, zabierane do szpitala. A tak naprawdę jest to spowodowane tym, nie, że ktoś się źle czuje, tylko że rodziny się ich pozbywają w ten sposób na święta. No Właśnie, skoro rodziny się pozbywają swoich babci i dziadków na święta i Oddają ich do szpitala, żeby mnie nie zawadzali. No to jak tutaj mówić o tym w odniesieniu, jaka to jest, jaka to jest spójność w odniesieniu do zachowania, które przedstawiamy w dni świąteczne w styczniu. Dzień babci, dziadka, no wszystkiego najlepszego życzenia i tak dalej. Na święto oddajemy do, do szpitala, tak? I przez cały rok nie, od, nie odwiedzamy. Albo tam od wielkiego dzwona, no przyjdziemy no, na chwilę, na 5 minut, bo my jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu i w ogóle. Nasi dziadkowie, traktowani w ten sposób, oni się czują bardzo samotni. Oni się czują opuszczeni i niepotrzebni nikomu. To jak była mowa w odcinku o samotności? No, wyobraź sobie teraz ty siebie. Tu gdzie jesteś? W mieszkaniu, czy w domu, czy gdziekolwiek jesteś w innym miejscu i wyobraź sobie, że nie ma nikogo dookoła ciebie. Absolutnie nikogo. Jesteś całkowicie sam. Cisza totalna panuje wokół ciebie. Nikt z tobą nie rozmawia. Nikt z tobą nie siedzi przy stole, na kanapie. Nikt z tobą nie pisze, nie dzwoni. Nikt ciebie nawet nie odwiedzi raz w tygodniu, nawet. Nikogo nie ma i nikogo nie będzie. A jedyne co sobie możesz obejrzeć, to telewizor. Kiedy go włączysz i będziesz oglądać jakiś serwis informacyjny albo serial. I to jest twoja jedyna rozrywka w ciągu dnia. I siedzisz zamknięty w tych ścianach, gdzie teraz jesteś. I nie możesz się w ogóle ruszyć. No bo stan zdrowia ci nie pozwala. Albo szybko się męczysz, bardzo szybko. Już nie masz tyle siły. Właśnie tak. W większości, śmiem twierdzić, że w większości przypadków wygląda rzeczywistość naszych dziadków i naszych babci. A teraz sobie wyobraź, że yy, to znane oszustwo na wnuczka. Dzwoni telefon w sprawie tego wnuczka, który dawno mnie nie odwiedził, ale jest bardzo kochany. Dzwoni telefon babciu twemu wnuczkowi, coś się stało. Babcia się przejmie, bo przecież kochany wnuczek jest w niebezpieczeństwie, coś mu zagraża i trzeba mu pomóc. No to jak? No to idziemy do jego babci, zagramy na emocjach, nastraszymy, przyjdzie kolega, a babcia zrobi wszystko, żeby temu wnuczkowi pomóc. I odda swoje całe pieniądze, całe oszczędności, tylko dlatego, żeby tego wnuczka uratować. Tak, w wielu przypadkach, panie starsze, babcie i panowie, ciotkowie, dadzą się faktycznie nabrać, a czasami zauważą, że to jest coś podejrzanego. Ale, mimo to, cały czas. Nawet w takiej sytuacji, nawet wnuczek, który jej nie odwiedza od wielu lat, babcia ma tą świadomość, że wnuczek jest w niebezpieczeństwie i trzeba mu pomóc. I ona tej pomocy mu nie odmawia. Właśnie na tej naiwności działają ci wszyscy oszuści w tym, w tym właśnie sposobie. No i zobacz. Babcia. Jest w stanie zrobić dla ciebie wiele, nawet oddać wszystko, co ma, by ci pomóc. A ty nie jesteś w stanie przyjść. Chociaż raz w tygodniu przyjść. Cześć, babciu, co u ciebie słychać? Mogę wejść na kawę, bo rozmawiamy sobie. No nawet cię na to nie stać? Albo chociaż na jeden telefon? Raz w tygodniu chociaż. No chociaż raz w tygodniu. Cześć, babciu, cześć, dziadku, co tam u was? Słychać, jak się czujecie, jak zdrówko. Kiedy was mogę odwiedzić? A u mnie jakoś się układa. A jak tam u was? A co tam u was yy, jeszcze słychać? A czy sąsiedzi są spokojni? A czy nikt wam nie hałasuje? Do swojej dziewczyny, żony, narzeczonej, chłopaka, narzeczonego, męża. No dzwonicie, czasami trujecie wszystkim gitarę. O jedną drobną rzecz, i potraficie to zrobić codziennie, a dziadkom nie potraficie poświęcić pół godziny uwagi, przyjść chociaż na pół godziny, porozmawiać, zajrzeć, zobaczyć. Ty nie chcesz być samotny, ale absolutnie, bo nie potrafiłbyś sobie z tą samotnością poradzić, a zobaczyć czego. Tego czasem nie fundujesz właśnie swoim bliskim. Przecież to są rodzice Twoich rodziców. I tak samo jak rodzicom należy się szacunek, także i rodzicom Twoich rodziców należy się szacunek. Dobra, okej. Okay. Teraz się odezwie głos, że. A moi dziadkowie to byli dla mnie źli. A moi dziadkowie to byli tacy i tacy. Dobra, okej. Okay. Oni tacy byli. Ale ty masz chyba możliwość być ponad tym, co, czy nie. Nawet jeżeli to będzie dla ciebie bardzo trudne, to chyba możesz czasami ich odwiedzić, porozmawiać. No dobra, może nie tak często, jakbyś mm, rzeczywiście chciał, jak gdyby było inaczej. Gdyby mieli do ciebie inne podejście. Ale chyba możesz, co? Czy jesteś już całkowicie człowiekiem, pozbawionym wszelkiej y, duszy, y, uczuć i emocji i. Jesteś zimny jak głaz, i po prostu nic ci nie rusza. Czasami niektórzy właśnie swoim zachowaniem zasłużyli lub sobie sami sprawili yy, samotnie, że będą samotnymi ludźmi przez swoje zachowanie, bo wszyscy ich opuszczą. Ale czasami no, może warto wziąć swoją dumę i schować do kieszeni, i po prostu przyjść, zagadać, zainteresować. Okej, okay, dobra, nie masz chęci, ja to rozumiem, naprawdę ja to bardzo dobrze rozumiem, że nie masz chęci z kimś porozmawiać. Ale do cholery, jeżeli będziemy się wszyscy wciąż obrażać i unikać rozmowy, bo ktoś mi nadepnął na skórę, ktoś mi nadepnął na odcisk, przepraszam. Ktoś mi zaszedł za skórę jakiś czas temu. To ja będę teraz mściwy i ja będę traktował tą osobę właśnie w taki sposób. No nie. No nie. To odpowiedz sobie na pytanie: ile razy Ty swoim rodzicom zaszedłeś za skórę, a nie odwrócili się od Ciebie, mimo że ich bardzo bolało Twoje zachowanie? Ile razy jakieś wybryki. Miały miejsce, które groziły bardzo poważnymi konsekwencjami, czasami nawet i takimi prawnokarnymi, a rodzice się od Ciebie nie odwrócili. Mimo że na przykład nadszarp nadszarpnąłeś e swój ich wizerunek, oni cię zreprymendowali. Próbowali jakoś ustawić, do pionu, a Ty nadal swoje. I co? I mimo tego się od Ciebie nie odwrócili. No chyba, że naprawdę już coś tak grubego przeskrobałeś, że po prostu rodzice już mieli dość. Po raz kolejny powiedzieli, że mają Cię dość i masz już sobie stąd, masz się wyprowadzić, bo po prostu nie potrafią z Tobą rozmawiać, a Ty nie potrafisz ich rady posłuchać i... No, i w ogóle wszystko się komplikuje. Zastanów się. Naprawdę zastanów się, ile razy tak było. I oni się od ciebie nie odwrócili. I zastanów się też nad tym, czy chciałbyś być tak samotny, że nikt się tobą nie interesuje, i nikt z tobą nawet nie porozmawia. A dlaczego? Bo nie jesteś już do niczego potrzebny. Bo z tobą to tylko kłopot. Bo przecież tobą się trzeba opiekować. No, tak, tak. tak. Właśnie tak wszyscy ludzie sądzą, nie? O osobach starszych. Albo to jest osoba, która se sama nie poradzi. Albo to jest osoba, którą trzeba pilnować czasami. Albo zachowujesz czasami jak już. Jako dziecko, bo się uwstecznia, bo demencja się pojawiła, i ten umysł nie, nie pracuje już tak jak kiedyś. Ja mam odpowiedzi nie będę dzisiaj stawiał na te pytania dlaczego. Obchodzimy dzień babci i dziadka w pełni z hipokryzją. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie: czy chcielibyście być właśnie w tej roli i czuć to, co prawdopodobnie właśnie dziadkowie mogą czuć? No, odpowiedzcie sobie na to pytanie: Starość kiedyś przyjdzie. Pod warunkiem, że nie stracicie prędzej życia, to starość przyjdzie. I też będziecie starsi, już nie tak mobilni, niedołężni, nie tak rozwinięci umysłowo. Zobaczycie. Zobaczycie sami na własnej skórze. Jeżeli nie poprawicie swojego zachowania, możliwe, że to do was wróci. Nie mówię, że na pewno, ale możliwe. Kurtyna. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że zostaliście do końca, że wysłuchaliście dzisiejszego nagrania. Zapraszam Was do odsłuchu na Spotify. Także na YouTube pojawiają się nagrania, żeby były dla Was lepiej dostępne. Wiem, że nie wszyscy używają Spotify. Jest też fanpage na Facebooku. Kudła te myśli. Tam też wrzucam informacje o nowych odcinkach. Wrzucam też przypominajki, że odcinek się pojawił i czeka na Was. Jeżeli Wam umknął, no i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. A jaki będzie temat kolejnego odcinka? Dziś akurat Wam nie zdradzę. To będzie jak na razie jeszcze tajemnica. Dobrze, tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, cześć.